Cześć, zapraszam Was dzisiaj na film o tematyce, której dawno nie było na moim kanale, czyli o mojej pracy, o freelancingu, o pracy na swoim, odejściu z etatu itd. Jest ku temu okazja, dlatego że uświadomiłam sobie ostatnio, że przełom lipca i sierpnia to jest moment, kiedy ja 7 lat temu odeszłam z mojej ostatniej etatowej pracy w agencji marketingowej. Postanowiłam opowiedzieć Wam o tych moich ostatnich 7 latach, bo może komuś doda to odwagi, otuchy albo motywacji do działania, nie wiem, zobaczymy jakie będą efekty. Moja droga wcale nie była usłana różami, ale chętnie Wam o tym opowiem. I zacznę może od tego, dlaczego ja w ogóle postanowiłam odejść z tamtej pracy. Wynikało to z tego, że nie miałam w niej za bardzo czasu na życie. Była to praca, którą mogłam wykonywać w domu. Mój pracodawca dawał taką możliwość, ja z niej skorzystałam. I przyznam, że to była dla mnie świetna opcja, ale przez to też pracowałam tak naprawdę więcej. I nie mam tutaj na myśli tego, że gdzieś tam kusiło mnie jakieś pranie, gotowanie w trakcie pracy. Nie, 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 ja absolutnie tego nie robiłam. Ja naprawdę bardzo przestrzegałam tych godzin. I mówię, że pracowałam więcej, dlatego że miałam bardzo dużo pracy. I ja sobie dokładałam jeszcze tak co najmniej godzinę pracy dziennie, przez to, że nie traciłam czasu na dojazdy, no to w sumie mogę pracować 9 godzin, a nie 8. Tyle tylko, że często bywało tak, że pracowałam jeszcze więcej, dlatego że miałam często bardzo mocno rozgrzebane projekty, przy których aż się prosiło, żeby popracować więcej. Czasami też na przykład wyjeżdżałam w jakieś jednodniowe delegacje, czyli rano wyjeżdżałam na przykład do Gdańska, wieczorem wracałam i później musiałam nadrabiać ten jeden dzień spędzony w delegacji i dlatego często było tak, że pracowałam nawet po kilkanaście godzin dziennie. Uświadomiłam sobie, że życie przecieka mi między palcami. Tutaj duże znaczenie dla mnie miała też śmierć mojego przyjaciela, która nastąpiła w listopadzie poprzedzającym lipiec, w którym odeszłam z etatowej pracy, bo uświadomiłam sobie wtedy, że życie jest krótkie i w każdej chwili może zostać przerwane. I ja nie chciałam go tracić właśnie w taki sposób, spędzając całe dnie przed komputerem, często wieczorami już płacząc ze zmęczenia i z tego, że sobie nie radziłam z niektórymi projektami. A nie radziłam sobie dlatego, że pracowałam jako project manager, ale jako że mogę to głośno powiedzieć, sprawdzałam się w swojej pracy, dostałam awans na senior project managera i to był mój gwóźdź do trumny, dlatego że na tym stanowisku zaczęłam dostawać do realizacji projekty, które były albo już mocno przez kogoś schrzanione, albo które były bardzo ważne dla firmy i to było zupełnie nieważne, czy to są projekty z zakresu mojej specjalizacji, czy nie. Ważne, że były ważne, no to dostawałam je albo ja, albo inna koleżanka, seniorka, która była w firmie znacznie dłużej, miała też tam więcej obowiązków, więc ona nie wszystko mogła wziąć, oczywiście. Zawsze mogłam liczyć na jej wsparcie, ale często było tak, że ja sobie z tymi projektami spoza zakresu moich kompetencji nie radziłam. Mówię tutaj na przykład o programach lojalnościowych czy o strategii marketingowej. To były takie rzeczy, których ja nigdy nie robiłam. Ja specjalizowałam się w marketingu społecznościowym, internetowym ogólnie, a takie rzeczy jak strategia marketingowa marki, no to było dla mnie coś no z kosmosu po prostu, więc zaczęłam czuć się bardzo niekomfortowo z tym, że na spotkaniach z klientami nie potrafiłam odpowiadać na niektóre pytania. I to wszystko spowodowało, że zaczęłam się wypalać i dlatego też postanowiłam w pewnym momencie jednak z tej pracy odejść. Z tych dwóch powodów, czyli raz, że nie miałam czasu na życie, a dwa, że zaczęłam się w tej pracy mocno wypalać. Moje odejście było bardzo łagodne, bo to nie było tak, że odcięłam się od firmy w jednym dniu z nadejściem tego 1 sierpnia. Zostawiłam sobie kilka projektów do takiego powolnego dokończenia, jeszcze cały czas jakieś tam projekty przyjmowałam od mojego byłego pracodawcy, więc na początku miałam już jakieś zlecenia zapewnione. Oprócz tego szukałam też czegoś na własną rękę, ale o tym jak szukałam zleceń opowiem na końcu, bo na końcu będą pytania, które zadaliście mi na Instagramie i tam pamiętam, że takie pytanie się pojawiło. Ale przejdę teraz do kryzysu, no bo kiedy tak stopniowo zaczęłam troszeczkę wyciszać tę swoją współpracę z agencją marketingową, w której wcześniej pracowałam, no to okazało się, że nie mam za co żyć. I zaczęłam popadać w taką, no nie chcę mówić o depresji, ale naprawdę bałam się, że zachoruję na depresję, dlatego poszłam na terapię. Na terapię poszłam bodajże w styczniu, czyli mniej więcej pół roku po tym, jak odeszłam z pracy etatowej. Terapia mi pomogła, zmotywowała mnie do tego, żeby poszukać jednak jeszcze zleceń i podczas jednych z takich bardzo intensywnych poszukiwań wysłałam swoją ofertę
pracy jako freelancer do jednej z agencji marketingowych w Warszawie i ta agencja się do mnie odezwała i zaproponowała mi pracę u nich na etacie. Ja na początku byłam na nie, ale spotkałam się z nimi i bardzo mnie zachęcali do tego, aby dołączyć do ich zespołu i ostatecznie byłam gotowa się już na to zgodzić, bo wydawało mi się, że nie poradzę sobie jednak na freelancingu, już wiecie, oszczędności zaczęły się kurczyć i byłam gotowa naprawdę do tej pracy iść. Jednak coś tam się nie mogliśmy dogadać w kwestii warunków. Oni chyba chcieli, żebym założyła działalność gospodarczą. Ja wtedy nie chciałam tego robić i stwierdziłam, że nie będę jednak tutaj się naginać i jeszcze troszeczkę powalczę o moje marzenia. I to był przełomowy moment, nie wiem co się stało, ale rzeczywiście zaczęłam dostawać jakieś propozycje zleceń, które mi odpowiadały i z których byłam w stanie się utrzymać. Ja w tym czasie, też w tym kryzysowym momencie, w styczniu, wtedy kiedy poszłam na terapię, założyłam też bloga, bo zawsze o tym marzyłam i wiedziałam, że chciałabym takie swoje miejsce w sieci rozwijać. I ten blog mi bardzo pomógł pod względem psychicznym przede wszystkim, bo był to powód, dla którego chciało mi się rano wstać z łóżka, żeby coś napisać, żeby zrobić jakieś zdjęcia, żeby coś podziałać, żeby zacząć budować swoją społeczność. To było dla mnie takie ratujące w tamtym trudnym momencie, a stopniowo też w kolejnych latach wiedziałam, że mój blog zacznie zarabiać, więc wiedziałam, że będzie to dla mnie wsparcie w mojej normalnej pracy, będzie to jakiś dodatkowy dochód. Z tym, że ja w tej mojej pracy zaczęłam być coraz bardziej wybredna. Już pewnych rzeczy nie chciałam robić, wkurzały mnie na przykład te wszystkie algorytmy Facebooka, to, że nie potrafię tego klientom wytłumaczyć, że to się zmienia, że ja nie jestem w stanie pewnych rzeczy przewidzieć i zaczęłam tak stopniowo odchodzić od pewnych swoich działań. W międzyczasie cały czas rozkręcałam bloga, dzięki czemu te moje dochody zaczęły się tak wyrównywać, troszeczkę właśnie z moich działań marketingowych, troszeczkę z bloga. W pewnym momencie okazało się, że tych dochodów z bloga zaczyna być już trochę więcej, dlatego miałam odwagę, żeby coraz bardziej wybrzydzać z normalnymi zleceniami. Bardzo ważnym momentem było rozpoczęcie pracy nad zdrowomanią. I tutaj chcę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nie palcie za sobą mostów, bo po pierwsze, moje pierwsze zlecenia pochodziły od mojego ostatniego etatowego pracodawcy, a później takim przełomowym momentem była praca nad zdrowomanią, za którą płacił mi mój jeszcze poprzedni etatowy pracodawca. Ja z moimi pracodawcami rozstawałam się w bardzo dobrych relacjach i oni później chętnie do mnie wracali. Jak tylko mieli jakieś tematy marketingowe, to przychodzili do mnie z propozycjami współpracy i dzięki zdrowomanii naprawdę byłam w stanie i założyć działalność gospodarczą, bo wiedziałam, że będę miała pieniądze na ZUS i też coraz więcej czasu mogłam poświęcić na budowanie mojej społeczności wokół bloga i rozwijać tę działkę mojej działalności, więc bardzo dużo zawdzięczam tutaj mojemu byłemu pracodawcy, jednemu z byłych pracodawców i moja wdzięczność jest dozgonna po prostu. Ale jak część z Was wie, no właśnie, bo może nie wszyscy wiedzą, czym jest Zdrowomania. Zdrowomania to był drugi kanał na YouTube, na którym przeprowadzałam wywiady, rozmawiałam ze specjalistami, lekarzami, dietetykami, trenerami, testowałam różne aktywności, gotowałam, pokazywałam Wam różne proste przepisy. No to po prostu był kanał o zdrowym stylu życia. Nie pamiętam już, czy prowadziłam Zdrowomanię 2 lata czy 3, ale oczywiście przyszedł taki moment, kiedy jednak postanowiliśmy to przerwać, dlatego że to się za bardzo nie przyjęło. Ja być może nie miałam takiej charyzmy, żeby to rozkręcić. Nie potrafiłam się wbijać na inne kanały, żeby się zareklamować. No generalnie mam problem z marketingiem swojej własnej osoby, więc myślę, że to bardzo przyczyniło się do tego, że ten kanał się nie rozwinął. Ja też już poczułam się w pewnym momencie troszeczkę wypalona prowadzeniem go, więc z niego zrezygnowałam. Ale nie ukrywam, że bardzo się wtedy bałam, jak to się odbije na moich finansach, no bo jednak Zdrowomania to był jakiś stały dochód, bo ona miała sponsora, ten sponsor się tam praktycznie w ogóle nie pojawiał, po prostu była plansza sponsorska, ale też niestety spotkałam się z takimi głosami w internecie, że ktoś bardzo mnie lubi, ale Zdrowomanii nie ogląda, bo jest sponsorowana, więc nie jestem w stanie przebić głową muru, nie jestem w stanie przebić się przez takie podejście ludzi, którzy nie rozumieją, że jeżeli korzystają z naszej pracy, korzystają z niej zupełnie za darmo, a to wszystko, co robimy w sieci, to jest praca.
bo ten film się sam nie nagra, on się sam nie zmontuje i tak dalej. No to fajnie byłoby nas wspierać w tym, żebyśmy jednak mieli co do garnka włożyć i mieli siłę, żeby te prace wykonywać. No ale dobra, to już jest zupełnie inna sprawa. Na szczęście duża część mojej społeczności jest wspierająca, dzięki czemu teraz mogę utrzymywać już się już tylko z mojej internetowej działalności. Ja stopniowo wycofałam się z moich działań marketingowych jeszcze do niedawna, właściwie nadal, jeżeli ktoś prosi mnie o konsultacje marketingowe, to ja ich chętnie udzielam, ale tylko wtedy, jeżeli są one z zakresu moich kompetencji i zainteresowań, czyli zdrowy styl życia, ekologia, podróże i tak dalej. Okej, opowiem Wam teraz troszeczkę o moich planach. Myślę, że tak bardzo pokrótce, dlatego że moja praca, czasami Wam o tym wspominam gdzieś tam na Instagramie, ale to nie jest takie proste, jak Wam się wydaje, że dostajemy propozycję współpracy i tylko sobie przebieramy, którą przyjmiemy, gdzie nam lepiej płacą i tak dalej. Po pierwsze, to jest naprawdę bardzo dużo pracy wybranie takich firm do współpracy, dlatego że jeżeli zgłasza się do mnie marka, której nie znam, ale nie chcę jej skreślać z tego powodu, no to muszę się z nią poznać, sprawdzam opinię o niej i tak dalej. Później testuję daną rzecz, dany produkt, jeżeli coś takiego mam zareklamować. Jak wiecie, na moim kanale pojawiają się na przykład testy sprzętów i przez moje mieszkanie przewija się tych testów znacznie więcej niż przez ten kanał, dlatego że niektóre się u mnie nie sprawdzają, dlatego ja je odsyłam. Z tym też jest sporo zachodu, bo ja poświęcam swój czas na to, żeby coś przetestować, a jeżeli to się nie sprawdzi, to nie dostaję za to wynagrodzenia. Często jeszcze po drugiej stronie pojawiają się jakieś pretensje, nie wszyscy to rozumieją i często wydaje mi się, bo tego nikt mi nie powie tak oficjalnie, jestem przez to skreślana w danej agencji marketingowej już tak całkowicie, jeżeli chodzi o ewentualne współpracę ze mną. Więc tych współprac z biegiem lat wcale mi nie przybywa, tych propozycji, tylko raczej ubywa, tych poważnych propozycji, no bo propozycje, żebym zareklamowała skarpetki za to, że dostanę te skarpetki, no to takich dostaję na maile codziennie po kilka, ale też trzeba to przesiać, to wszystko też jest praca, którą trzeba wykonać. Także tak to wygląda teraz, dlatego wielu blogerów, na pewno to widzicie, wielu blogerów, youtuberów, instagramerów idzie w swoje produkty, bo jeżeli ktoś chce pracować na własnych zasadach i nie chce reklamować byle czego, są oczywiście i takie osoby, ale jednak widzę, że coraz więcej osób ma swoje zasady, no to nie da się tak do końca z tego utrzymywać, dlatego że są miesiące, kiedy nie przyjmiemy żadnej propozycji współpracy, a jednak większość z nas ma swoją działalność, ma jakieś koszty utrzymania firmy i to wszystko trzeba pokrywać, dlatego blogerzy tworzą swoje produkty. Ja jak na razie mam dwa, już od dawna mam dziennik obserwacji organizmu, którego w ogóle nie reklamuję, a teraz mam też e-booka z ponad 50 przepisami na lody, desery z lodówki, zimne napoje i tym podobne rzeczy. Po prostu jest to slowbook orzeźwiający, e-book orzeźwiający na lato z takimi letnimi przepisami. I docelowo chcę tworzyć więcej swoich produktów. Już Wam zapowiedziałam, że będę pracowała nad e-bookiem rozgrzewającym, który pojawi się jesienią. Zamierzam też pracować, już zaczynam, ale jesienią i zimą będę też pracować nad e-bookiem o moim ukochanym mieście, czyli o Warszawie. W ogóle wokół Warszawy ostatnio krąży dużo moich myśli, bo mam wrażenie, że w temacie zdrowego stylu życia już naprawdę dużo zrobiłam, dużo powiedziałam, dużo pokazałam i gdzieś czuję się może nie tyle wypalona, co spełniona. O właśnie, myślę, że to będzie lepsze określenie. I takim nowym obszarem, który chciałabym tutaj bardziej zgłębić, wokół którego będzie się bardziej kręciła moja działalność, będzie właśnie Warszawa. Także już tutaj mogę Wam zdradzić, że coś w tym temacie będzie się u mnie działo. I to jest w tym momencie bardzo bliskie mojemu sercu. Okej, jeśli chodzi o podsumowanie tych 7 lat mojej pracy na swoim, to wydaje mi się, że powiedziałam już wszystko, ale to, co najważniejsze, to to, że miejcie świadomość, że praca na swoim bardzo pobudza kreatywność i że jeżeli jej posmakujecie i ona będzie Wam odpowiadała, a nie chcę już tutaj się rozgadywać, dlaczego mi tak bardzo odpowiada, no ja owszem dużo pracuję, bo pracuję czasami i w weekendy, i wieczorami, i w nocy, różnie to bywa, nie wiem tak naprawdę ile godzin tygodniowo pracuję. Wydaje mi się, że są tygodnie, kiedy pracuję mniej niż na etacie, ale na pewno są też takie, kiedy pracuję więcej, więc powiedzmy, że to się jako tako wyrównuje.
Ale to, że mogę w każdej chwili skorzystać z dnia, że mogę pozałatwiać jakieś sprawy wtedy, kiedy inni pracują, to jest olbrzymi plus pracy na swoim. Już nie mówię o tym, że mogę pracować na swoich zasadach, ale właśnie o to też jest takie pytanie, bo przejdę teraz do pytań, które zadaliście mi na Instagramie. Jest ich malutko i też postaram się za bardzo nie rozgadywać, ale właśnie jeszcze dokończę myśl, że to, co jest najważniejsze, to, że praca na swoim pobudza kreatywność i że poradzicie sobie. Jak już zaczniecie, to myślę, że będą Wam się cały czas pojawiały jakieś nowe pomysły w głowie, co jeszcze możecie robić, i nawet jeżeli jeden z Waszych pomysłów nie wypali, to na jego miejsce przyjdzie jakiś inny. Mam nadzieję, że to Was troszeczkę pocieszy, bo u mnie to właśnie w ten sposób działa. Przejdziemy teraz do tych kilku pytań z Instagrama. Czy zanim poszłaś na swoje, miałaś odłożoną sporą sumę pieniędzy w razie braku zleceń? Tak, ja uważam, że trzeba mieć odłożoną sporą poduszkę finansową, taką minimum o wartości kilku swoich etatowych pensji. Ja zużyłam tę poduszkę, dodam. W jaki sposób promowałaś swoje usługi na początku własnej działalności? No to przede wszystkim współpracowałam z moimi byłymi pracodawcami na ich zlecenie. Również znajomi gdzieś tam mnie komuś polecali. Próbowałam też znaleźć zlecenia przez takie portale jak na przykład Freelanceria, ale to za bardzo nie szło. No i też wysyłałam swoją ofertę do agencji marketingowych i do firm, o których myślałam, że przydałaby im się pomoc marketingowa, ale to za bardzo nie przyniosło efektu. Miałam tylko jednego klienta pochodzącego z takich poszukiwań. Drugie pytanie. Teraz mogę spróbować takiego życia i powiem, że wszystko zajmuje mi 5 razy więcej czasu niż na etacie. Ty nie masz takiego problemu z pracą w domu? Nie, ja taki problem miałam z pracą na etacie, naprawdę. Szczególnie jeżeli zdarzało mi się, że pojechałam do biura, bo czasami były takie dni, że trzeba było się w tym biurze pojawić, bo były jakieś spotkania, albo czasami chciałam też, żeby porozmawiać z innymi pracownikami. I tam... To była praca wtedy na dwa etaty, bo byłam tam i uczestniczyłam w różnych burzach mózgów, spotkaniach i tak dalej, a później wracałam do domu i musiałam wykonywać swoją robotę. Więc dla mnie praca w domu jest wybawieniem. Mnie nigdy nie kusiło, żeby robić coś innego, byle tylko nie pracować. Teraz już bardzo zgrabnie łączę zajmowanie się domem, psami, życiem towarzyskim, robieniem zakupów i tak dalej z moją pracą. Jakoś zupełnie inaczej to teraz wygląda, ale dlatego też zdarza mi się pracować na przykład o godzinie 23 albo w weekendy. Tyle tylko, że w takiej pracy na swoim to nie stanowi zbyt dużego problemu, jeżeli się tę pracę lubi. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna kwestia. No i tu jest takie ciekawe pytanie. Skąd ta odwaga do bycia na swoim po swojemu? Gdy myślę o firmie, to widzę kobiety, które strasznie zasuwają, ciągle sprzedają, szukają klientów, nie ma kiedy kaczki załadować i wtedy myślę, że etat lepszy niż taki zapieprz. Więc w sumie poza odwagą, jak Ci się udaje praca na takim luzie? No i znowu, ja taki zapieprz miałam na etacie, naprawdę miałam tak dużo pracy, że się z nią nie wyrabiałam. Natomiast teraz pracuję po pierwsze w zgodzie ze swoim sumieniem, nie mam tego dyskomfortu, że muszę odpowiedzieć klientowi, że albo szefowi, że nie przyjmę projektu, w którym miałabym promować produkty mięsne czy Coca-Colę, bo i takie sytuacje były, więc ta odwaga do bycia na swoim po swojemu wynika stąd, że chcę żyć w zgodzie ze sobą, chcę się dobrze czuć z tym, co robię i chcę też żyć tak, jak chcę żyć, czyli mieć czas na to życie. Trochę zapętliłam, ale na pewno wiecie, o co chodzi. Wszystko jest kwestią priorytetów, bo oczywiście są ludzie, którzy chcą zarabiać jak najwięcej, którzy chcą mieć coraz lepszy samochód, coraz większe mieszkanie, chcą wyjeżdżać coraz dalej, coraz częściej i tak dalej, ale ja po prostu nie jestem taką osobą. To czasami jest trudno komuś wytłumaczyć, bo ciągle mam na Instagramie pytania, czy mi odpowiada to, że mam takie małe mieszkanie. Ludzi to dziwi, ludzie tego nie rozumieją, a dla mnie to jest naturalne, że można mieć mniejsze potrzeby i że są w życiu ważniejsze rzeczy niż to, żeby mieć to duże mieszkanie. I owszem, będę chciała mieć większe mieszkanie, szukam go już od jakiegoś czasu, ale to nie jest dla mnie priorytet. Ja nie będę się teraz zapracowywać i zażynać, żeby to mieszkanie kupić, dlatego że ja mogę wyjść na rower dzisiaj wieczorem i może mnie walnąć samochód i ja tego nie przeżyję. I co mi po tym zapieprzaniu po to, żeby mieć to większe mieszkanie? Po prostu uważam, że wszystko będzie się działo w swoim czasie i ja wyznaję zasadę, że w życiu nie trzeba dużo i ciężko pracować. I wiem, że to jest niepopularne podejście, chociaż mam wrażenie, że staje się coraz popularniejsze, że coraz więcej ludzi to dostrzega.
co myślę, że wynika też z tego, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak kruche jest życie. I nie chcę teraz tutaj wchodzić w takie filozoficzne tematy, ale to jest dla mnie największa taka motywacja do tego, żeby pracować po swojemu i na swoich zasadach, i nawet jeżeli to jest taki trochę niepopularny sposób. A jak mi się udaje praca na takim luzie? No to przede wszystkim tak, że staram się nie brać zleceń ponad moje możliwości. Owszem, czasami mi się to zdarzy, tak jak na przykład ostatnio miałam z urlopem w kraju. Owszem, na czas czerwca, kiedy miałam być w podróży i kiedy po powrocie miałam się zajmować porządkowaniem tych wszystkich relacji, nie przyjmowałam żadnych innych zleceń, bo wiedziałam, że nie będę mogła się tym zajmować, ale okazało się, że ten projekt zajął mi cały nie tylko czerwiec, ale i lipiec, a na lipiec miałam już jakieś inne plany, dlatego w lipcu miałam tej pracy bardzo dużo i nie ukrywam, że było mi to ciężko pogodzić z chęcią korzystania z lata, bo ja jednak latem zawsze staram się mieć więcej czasu na życie właśnie, więc ucierpiał na tym blog po prostu. Momentami też cierpiał Instagram, było mnie tam mniej, już nie mówię o kanale na YouTube, gdzie pojawiały się tylko te vlogi. Zawsze coś ucierpi, ale to znowu jest kwestia priorytetów. Także ja staram się nie brać na siebie więcej niż mogę udźwignąć i jeżeli mi się to zdarzy, to raczej jest to jakaś wpadka albo kwestia tego, że zgodziłam się wziąć udział w jakimś projekcie i później on się przesuwał i nagle po prostu klient, bum, działamy, akurat wtedy, kiedy ja mam dużo innej pracy. No to tylko wtedy zdarza mi się doprowadzać się do stanu przepracowania, ale tak poza tym to nie jest zapieprz i pewnie jest, jeżeli ktoś chce zarabiać jak najwięcej, ale ja nie, po prostu. Okej, to właściwie wszystko, jeśli chodzi o Wasze pytania. Mam nadzieję, że nie wiem, czy ten film komuś w jakiś sposób pomógł, czy może zmotywował, czy dodał otuchy. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać, jak wygląda Wasza sytuacja zawodowa, czy planujecie przejść na swoje, czy macie na to jakiś pomysł. Bardzo chętnie o tym poczytam. Przepraszam Was, że się tak rozgadałam, tyle wyszło. Ale dziękuję Wam, że jesteście. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.